W miniony poniedziałek komisja konkursowa przesłuchała kandydatów na stanowisko prezesa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Jego nazwisko poznamy za kilka dni. Aktualny prezes Grzegorz Kochanowicz postanowił skorzystać z przysługującego mu prawa do emerytury. Instytucję, którą z powodzeniem zarządzał przez wiele lat, opuści w styczniu przyszłego roku. Konkurs na jego następcę ogłoszono kilka tygodni temu. Przystąpiło do niego czterech kandydatów. Suwalczanie Mieczysław Osys, Szymon Górski, Małgorzata Liczkowska i Tomasz Wojszko z gminy Płaska. Wśród kandydatów tylko jedna osoba związana jest bezpośrednio z branżą wodociągową. Z rozmów kwalifikacyjnych, które wszyscy kandydaci ubiegający się o fotel prezesa przeszli pomyślnie, sporządzono już protokół. Trafił on na biurko prezydenta Suwałk, który na przełomie września i października podejmie decyzję o wyborze nowego prezesa.